zrobił pomarańczową rewolucję. Nie zrobił, ale zachował się godnie jak człowiek, jak prawdziwy patriota i pomógł tym Ukraińcom. A wszyscy się bali, oni to docenili. Nasze pytanie takie. Swego czasu, 2 roku temu, wy podtrzymali pomarańczową rewolucję. 2 lata temu poparł pan zwolenników pomarańczowej rewolucji. Obecnie będąc wicepremierem polskiego rządu, w ramach pełnionej funkcji utrzymuje pan kontakty z przedstawicielami rządu ukraińskiego, którzy byli przeciwnikami pomarańczowej rewolucji. Tak, byłem tu na Ukrainie, kiedy jeszcze nie było rewolucji pomarańczowej, przed rewolucją, tu w kanale 5, w telewizji, kiedy głodowaliście, kiedy był protest, kiedy pan miał problemy. Nie, to nieprawda. Ale ja wierzę dziennikarzom. Ja w ogóle uważam, ale Andrzej Leper nie był wicepremierem rządu i otrzymał doktorat honorowy. Otrzymał nie za to, że był wicemarszałkiem, tylko za to, że bronił rewolucji, gdzie naszym politykom się nie śniło. Nie, to nieprawda. Ja z zadowoleniem wróciłem wam dyplom, bo się znał doktor. My natomiast doceniamy to, że doceniono, iż Andrzej Leper działał na rzecz zbliżenia stosunków Polski i Ukrainy. Nie, to nieprawda. Andrzej Leper był jako pierwszy polski polityk w telewizji w kanale 5, gdzie głodowali ludzie, gdzie szef telewizji Piątki był wiceprezydentem tej uczelni. Andrzej Leper, tak jak ta telewizja podała i napisała prasa, wstrząsnął w tym czasie Ukrainą. Był na dzień przed pierwszą turą wyborów. Nie, to nieprawda. Ale ja wierzę dziennikarzom. Ja w ogóle uważam.